Hej, cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Ja jestem Hubson, a dzisiaj zajmiemy się bardzo ciekawym miejscem i do tego strasznie tajemniczym. Mianowicie podsumujemy sobie wszystko, co wiemy na temat Strefy 69 z GTA San Andreas, a ponadto przedstawimy sobie kilka, mam nadzieję, ciekawych dla Was faktów. Także jeśli chodzi o wstęp, to myślę, że to byłoby na tyle, a ja tylko jeszcze przypomnę i oczywiście zachęcę do zostawienia suba, czy też wyrażenia opinii w postaci oceny i komentarza po zobaczeniu filmu. No a póki co będziemy sobie już przechodzili do sedna dzisiejszego tematu. Strefa 69 w GTA San Andreas jest wzorowana na prawdziwym miejscu, które jest położone w stanie Nevada, oczywiście na terenie Stanów Zjednoczonych. Jest to baza wojskowa, wokół której to krążą różne teorie spiskowe, a taką najbardziej znaną jest ta związana z pozaziemskimi istotami. Wchodząc w szczegóły, w roku 1947 rzekomo na terenie stanu Nowy Meksyk rozbiło się UFO, a Strefa 51 została ubrana w badania oraz przetrzymywania pozaziemskich form życia. Ponadto tej właśnie strefie przypisuje się również badania nad bardzo szybkimi samolotami oraz przeprowadzanie eksperymentów nad urządzeniami, które pozwalają na podróże w czasie. Mówi się także o rozwijaniu różnego rodzaju broni, jak przykładowo broń, która tworzy pole elektromagnetyczne. O tym, jak to działa i na czym polega, powiemy sobie nieco w późniejszej części odcinka. Nie ma co się oszukiwać, że jest to miejsce niezwykle intrygujące, a co za tym idzie, jednocześnie twórcy prawdopodobnie nie mogli go sobie odpuścić przy okazji projektowania mapy części GTA z 2004 roku. Podobnie jak i w prawdziwym świecie, tak i w grze jest to obszar wysoce chroniony i znajdujący się na zachód od miasta grzechu, czyli oczywiście od Las Venturas. W grze naturalnie nie mogło także zabraknąć misji związanej właśnie z tą lokacją, gdzie naszym zadaniem jest wykradnięcie tajnego projektu wartego rzekomo 60 milionów dolarów. Wówczas możemy zwiedzić podziemia tej bazy, które na potrzeby misji są najzwyczajniej dostępne. Na szczęście istnieje też pewien sposób na dostanie się do bazy, podczas gdy nie wykonujemy tej jednej konkretnej misji, więc możemy zobaczyć sekretne podziemia tego miejsca, także i podczas gry dowolnej. Wystarczy, że zaopatrzymy się w motocykl Freeway i podjedziemy nim pod kratkę wentylacyjną, następnie wysiądziemy, a CJ wpadnie do środka, no i znajdzie się we wnętrzu bazy, a my od tego momentu swobodnie będziemy mogli ją sobie zwiedzić. W bazie znajdują się oczywiście różne specjalne bronie, jak chociażby minigun czy shotgun z PAS 12. Poza broniami znajdziemy tutaj także unikatowe pojazdy i samoloty, jak przykładowo Cargo Bob, Hydra czy Patriot. No a teraz czas na kilka interesujących faktów, czy też jak kto woli ciekawostek, na temat Strefy 69. Baza wojskowa nie jest okupowana przez żołnierzy ani nikogo innego poza misją Black Project, gdzie rzeczywiście możemy zauważyć broniących bazy wojskowych. Natomiast poza misją znajdujące się tam osoby są wynikiem tylko i wyłącznie tego, że zrespiły się z uwagi na nasz wanted level. Najlepszym sposobem na infiltrację bazy jest niewątpliwie jetpack, tak samo jak w przypadku lotniskowca San Fierro, również należącego do wojska. Jednakże tu jak i tam będziemy narażeni na rakiety SAM, ponieważ wykrywają one jetpacka jako latający pojazd, jak przykładowo zwyczajnego śmigłowca, no i stąd też nie mają problemu z trafieniem idealnie w cel, czyli w CJ-a. W bazie możemy znaleźć głowice jądrowe, co także ma większy sens, ponieważ w stanie Nevada znajduje się poligon atomowy, gdzie do roku 1992 wykonano ponad 900 testów atomowych. Testy przeprowadzone w Yucca Flat, czyli około 100 km od Las Vegas, miały siłę pięciokrotnie większą od bomby atomowej zrzuconej na Hiroshimę. Od roku 1992 Rosja i Stany utrzymują zawieszenie na wykonywanie takowych testów. W każdym razie jest to kolejne fajne nawiązanie do prawdziwego świata. Wcześniej napomniałem, że podczas słynnej misji Black Project możemy spotkać w bazie broniących ją żołnierzy, którzy respią się tylko na potrzebę misji. Podobnie jest z tamtejszymi reflektorami, których również nie zobaczymy podczas normalnej gry. Dla osób, które mają GTA San Andreas na iOS, mam coś ciekawego do sprawdzenia. Ja niestety nie mogłem tego sprawdzić, ponieważ nie mam ani iPhone'a, ani iPada, a wyczytałem jedną całkiem ciekawą rzecz. Mianowicie rzekomo po misji Black Project właśnie na wersji GTA na iOS można wejść do bazy przez jedne z pancernych drzwi. Jeżeli postanowicie sprawdzić tę ciekawostkę, to oczywiście możecie dać mi znać w komentarzu, czy tak faktycznie jest, czy jest to tylko mit. No a teraz czas na kilka ciekawostek na temat prawdziwej Strefy 51. Na tym obszarze na potrzeby wojska wybudowano jeden z najdłuższych pasów startowych na świecie o długości nieomalże 9,5 km.
Niektórzy z byłych naukowców pracujących w Strefie 51, którzy otwarcie mówili o tym, że prowadzili badania nad pozaziemskimi formami życia i że w bazie przeprowadza się takowe eksperymenty właśnie nad obcymi, zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Na początku dzisiejszego filmu mówiłem o pewnej broni, nad jaką rzekomo pracuje się w Strefie 51. Owa broń podobno tworzy pole elektromagnetyczne, które jest w stanie oddziaływać na warunki pogodowe, wywołując nawet i te najbardziej ekstremalne, jak powodzie, trąby powietrzne czy huragany. Wystrzelona w ziemię jest w stanie spowodować przemieszczenie się płyt tektonicznych, a w rezultacie trzęsienie ziemi. No i ostatnią, myślę, że bardzo interesującą ciekawostką jest to, że strefa powietrzna Strefy 51 jest jedną z najlepiej albo i najlepiej strzeżoną przestrzenią na całym świecie, natomiast obszar ją obejmujący jest wielkości takiej, jak przykładowo powierzchnia Danii czy Holandii. No i w tym odcinku to byłoby na tyle. Dajcie znać, czy omówiony temat był dla Was ciekawy i czy obejrzeliście go do samego końca. Jeżeli macie chwilę, nie zapomnijcie o ocenie filmu i zerknięciu do opisu, gdzie możecie znaleźć również inne filmy o tematach, które myślę, że jak najbardziej mogą Was zaciekawić. Ja póki co będę się z Wami żegnał, także trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!